Państwa, to jest 100 lat służenia drugiemu człowiekowi, służenia ojczyźnie i Bogu. Dzisiaj, kiedy świętujemy, chyba nasuwa nam się tutaj pewien taka myśl, żeby kultywować tą tradycję, którą zapoczątkowali nasi, że tak powiem, przodkowie. Naszym obowiązkiem jest tutaj przekazywać tą tradycję, tą wiedzę następnym młodym pokoleniom. Stanisławem Szydłowskim zakładają straż, ochotniczą straż pożarną. Początkowo wyposażenie było bardzo skromne, bo składało się z poniemieckiej sikawki ręcznej, dwóch beczkowozów drewnianych, a dojazd do pożaru odbywał się z oprzęgiem konnym. Później Sidra otrzymała nową sikawkę ręczną, hydrofor z wężem i one właściwie były używane do początku II wojny światowej. Liczebnie nasza straż, no to tutaj było gdzieś ich liczyła od kilkunastu do dwudziestu kilku strażaków. Do straży należeli również Żydzi, ponieważ w Sidrze tutaj dane z 1934 roku mówią nam, że na około 1000 mieszkańców Sidry 374 obywateli to były właśnie pochodzenia żydowskiego. Święty Jan Paweł II mówił, że człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu sprawności bojowej jest chlubą naszej gminy. Piękny jubileusz skłania do refleksji. Kondycja naszej straży pożarnych odzwierciedla bowiem kondycję i rozwój naszej gminy. Pamiętam czasy, kiedy trudno było skompletować wyposażenie osobiste dla strażaków, a buty, hełmy, mundury bojowe były towarem deficytowym. Dziś nasze straże OSP z terenu gminy Sidra mają nowsze remizy, profesjonalny sprzęt gaśniczy i wyposażenie do ratownictwa drogowego, a druhowie reprezentują szkolenia strażackie i potrafią posługiwać
się specjalistycznym sprzętem. Ale przywiozłem taki ryngraf dla Ochotniczej Straży Pożarnej, który akurat wspomina tą historię, o której mówił tutaj prezes, tą historię najstarszą, czyli ryngraf z sikawką konną, bo to nawiązuje do tego, dzisiaj macie sprzęt piękny, który na pewno dojedzie nie w 10 minut, nie w godzinę, ale w kilka minut, wtedy kiedy mieszkańcy gminy Sidra potrzebują pomocy. Dziękuję jeszcze wszystkim druhom, którzy dzisiaj uczestniczą w tej uroczystości, szczególnie druhom weteranom, ale gratuluję również władzom tej jednostki, że o tych druhach weteranach pamiętają, bo to jest siłą naszej organizacji. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. I cóż można powiedzieć, 100 lat to jest naprawdę dużo, to jest wielka uroczystość. Cieszę się, że mogę z Państwem razem uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. 100 lat to jest 3 pokolenia strażaków. To jest cały wiek ciężkiej pracy, cały wiek wielkiej pracy, możemy powiedzieć, na rzecz środowiska, wielkiej pracy na rzecz drugiego człowieka. Cały czas hasło ludziom na pożytek, Bogu na chwałę, u Was jest ciągle aktualne. Ciągle jest aktualne i ciągle z nim postępujecie zgodnie z tym hasłem. I to właśnie Was wyróżnia spośród innych formacji w Polsce, bo właśnie dzięki temu Wasza formacja cieszy się największym zaufaniem społecznym. Wy jesteście zawsze wtedy tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest zagrożone życie, gdzie jest zagrożone bezpieczeństwo człowieka, ale jesteście też wtedy, kiedy trzeba zintegrować społeczność lokalną. Kiedy trzeba zorganizować lokalną imprezę, też jesteście zawsze na miejscu. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze to doskonały moment, żeby podziękować Wam, strażakom, za Wasz codzienny trud, zaangażowanie, za to, że poświęcacie się, ale to także dobry moment, żeby wspomnieć tych wszystkich, którzy przez te 100 lat tworzyli tą jednostkę. Przez ten czas mieszkańcy mogli zawsze na Was polegać, przez ten czas zawsze byliście na straży i pędziliście z pomocą, kiedy ludzie potrzebowali tego. Jesteście zawsze pierwsi tam, gdzie zagrożenie jest życie ludzkie, zdrowie, zagrożone jest mienie i za to serdecznie Wam dziękuję. Z tej okazji chcielibyśmy przekazać na ręce Pana Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej pamiątkowy ryngraf i przekazać też promesę na 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu, bo tak jak Pan Senator mówił, że dzięki tutaj rządowi możemy takie upominki dawać, a ja jestem zaszczycony, że mogę tutaj być i mogę to przekazać. Jest to niezmiernie miłe, że razem możemy być, ale trzeba pamiętać 100 lat, kto tworzył przez 100 lat, kto był, kto służył, kto pomagał, kto teraz jest. No i ci młodzi, żeby pamiętali o tych starszych, bo to druhowie starsi, oni pamiętają też historię i o tej historii oni Wam tą historię przekazują i pamiętajcie o tym. To jest takie nudne, że trzeba pamiętać, co było 50, 100 lat temu. Ale nie ma formacji bez historii. I tą historię trzeba bardzo mocno kontynuować. Z każdej strony. Czasami nie pamiętamy jako młodsi, ale pytajcie się u starszych, jak to było, kto to był, imię, nazwisko. I czasami miło wspomnieć o tych druhach i druhnach, którzy odeszli. To bardzo wielka modlitwa, jeżeli wspominamy kogoś, który służył dla społeczności lokalnej. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze z okazji jubileuszu stulecia wraz z życzeniami, aby patron strażaków, święty Florian, nieustannie otaczał Was swoją opieką i bezpiecznie prowadził przez trudy Waszej służby. Wszystkim mieszkańcom gminy Sidra i miasteczka Sidra najlepsze życzenia życia w pokoju, zdrowiu. Coś dla ciała, nie dla ducha. Było dla ducha, dla oczu, żeby pokrzepić Wasze działania tymi tabliczkami, tymi grawerturami, ale trzeba też i pokrzepić ciało kawą, herbatą i czymś słodkim, żeby mieć siłę do działania. Gratuluję pięknego jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Widzę ogromne zaangażowanie strażaków i widzę młodych ludzi, którzy dalej w tej straży chcą
być, a to dzięki wspólnym działaniom, wydaje mi się, pana wójta, wicewójta i całego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze.